Lekarski sąd kapturowy w Krakowie skazał doktora Zbigniewa martykę. Czy miał prawo? I co możemy zrobić, żeby przeciwstawić się tej skandalicznej decyzji? <muzyka> Filipa Bara, komentarz PCH24. Ruszyła właśnie petycja w sprawie doktora Zbigniewa Martyki, który został skazany skandalicznym wyrokiem okręgowego sądu lekarskiego w Krakowie. Petycję do której podpisania gorąco zachęcamy, znajdą Państwo na stronie dajcieleczyć.pl. Link znajdą Państwo w opisie niniejszego nagrania. Doktor Zbigniew Martyka został skazany, ale właściwie co jest jego winą, zdaniem, tych kapturników krakowskich, którzy wydali wyrok, uwaga, odebrania prawa do wykonywania zawodu? Winą jego mianowicie jest to, że przedstawiał ustalenia naukowe, czy też proponował leczenie, po prostu leczenie wirusa COVID-19 w sposób sprzeczny z oficjalną rządową, polityczną narracją czy też narracją koncernów farmaceutycznych. Jeżeli to jest faktycznie wina lekarza, no to należałoby zakazać właściwie składania jakiejkolwiek przysięgi, czy, czy zakazać integralności sumienia lekarskiego, czy w ogóle zasad etycznych, a przede wszystkim należałoby zakazać, i zdaje się, że to jest sednem tego wyroku, zakazać, mianowicie dyskursu naukowego, medycznego, lekarskiego dyskursu na temat tego, jak leczyć i czy w ogóle. Leczyć pacjentów. Doktor Martyka, przypomnijmy, ordynator na oddziale zakaźnym, kiedy wybuchła rzekoma epidemia, czy pandemia koronawirusa, pozostał na swoim stanowisku, był tam, zajmował się pacjentami, przyjmował pacjentów, nie izolował się od pacjentów, tak jak jego koledzy, którzy obecnie sądzą go w tym krakowskim sądzie, którzy chodzili w maskach, a tak naprawdę to nawet nie chodzili, bo unikali. Pacjentów i wybierali często tak zwane teleporady, udając, że leczą w ten sposób ludzi. Sami Państwo mogą odpowiedzieć sobie na pytanie, kto tutaj realizuje misję lekarza i kto jest bliżej etyki lekarskiej. Natomiast jeżeli chcą państwo zaprotestować przeciwko tak skandalicznej decyzji, to jeszcze raz gorąco zachęcam do podpisania petycji do ministra zdrowia w sprawie doktora Zbigniewa Martyki. Mamy szansę opowiedzieć się po stronie prześladowanego lekarza i wypowiedzieć jasne non possumus wobec korporacji lekarskiej, która będąc przecież instytucją Oddolną, społeczną, nie partycypującą w żaden strukturalny, instytucjonalny sposób we władzy sądowniczej, rości sobie takie kompetencje i niestety władza w zapisach prawnych te kompetencje jej przyznaje, do tego, aby skazywać podsądnego na odebranie prawa do wykonywania zawodu. Czy oni mają prawo to robić? To pytanie oczywiście powinniśmy zadawać czy taka władza powinna spoczywać w rękach korporacji. Tymczasem jeszcze raz gorąco zachęcam do podpisania petycji i do wszelkich form wsparcia dla doktora Martyki, abyśmy skutecznie przeciwstawili się tej hucpie, tej grandzie w biały dzień, obronili sprawiedliwość i prawdę, która niewątpliwie stoi po stronie represjonowanego lekarza.